Od piątku do piątku Ryszard Bańka, dzień dobry. W ten przedświąteczny wieczór spotykamy się, ażeby skomentować wydarzenia mijających dni. Razem ze mną w studio dzisiaj są Magdalena Szkudlarek-Szarkowska, Tygodnik Temat, Roman Wójcik, Telewizja Zachód, Rajmund Wełnic, Głos Koszaliński, w kącie Maciej Gaca, czyli pan Zenek. Pozdrawiamy pana Zenka. Mamy nadzieję, że dalej, nadal w świetnej formie. A my zaczynamy od tematu, którym żyje nasze miasto, mianowicie od tego, że samorząd Szczecinka jak na razie bardzo skutecznie drenuje nasze portfele i kieszenie. No, w czasie ostatniej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o przyjęciu nowych taryf za wodę. Wprawdzie tu samorząd miał tylko jedno wyjście, przyjąć te taryfy, bo te taryfy i tak by obowiązywały, ale to znaczy, że od 1 maja za wodę będziemy płacić drożej i to sporo, bo ponad złotówkę. To groźnie tak zabrzmiało, jak powiedziałem, nie wiedziałem co to za temat. No. No, ale to jest rytuał, który się powtarza co roku, tak? Wiadomo było, i coraz bardziej go odczuwamy. No i co można na ten temat powiedzieć? No właśnie, co można jest na ten temat kryzys, powiedzieć? Jest kryzys, musi być ciężko. Nie, słuchajcie, no to prawda jest taka, to ponosimy koszty tych wielkich inwestycji, które w ostatnich latach były realizowane w ramach tego, tak nazwijmy skrótowo, projektu Parsenta, czyli głównie w wypadku Szczecinka modernizacji i oczyszczalni ścieków. Mimo tam dofinansowania unijnego, to około 1/3 tej inwestycji była sfinansowana w formie pożyczek, tak? Które w tej chwili trzeba spłacać i spłacamy je, tak? Nie mamy wyjścia. Tak, można powiedzieć w największym skrócie. Do tego się jeszcze, znaczy Szczecinek i tak jeszcze, oczywiście każdy, kto dostaje ten rachunek, to pewną palpitacji serca dostaje, tak? Bo woda i ścieki w tej chwili to jest najpoważniejszy w tych jeden z największych wydatków w domowych rachunkach, tak? Porównywalny z kosztami na przykład ogrzewania. No jeszcze niektórzy mają podgrzewaną wodę. No tak, ci, co mają podgrzewaną, no ale to jest wydatek energii. Zaraz trzeba, dojdą jeszcze śmieci, prawda? Tak, zaraz dojdą śmieci, ale powiedzmy te koszty u nas się rozłożyły na w miarę skondensowaną populację mieszkającą w Szczecinku, tak? Ale co mają powiedzieć mieszkańcy gmin wokół Szczecinka? Zresztą nie tylko wokół Szczecinka, bo to jest przecież, są trzy rejony, białogardzki i kołobrzeski, tereny wiejskie, słabo zurbanizowane, gdzie, za przeproszeniem, ciągnięto kilometrami kanalizację do kilkunastu domostw i to one po prostu nawet nie są w stanie wyprodukować tyle ścieków, żeby one fizycznie dopłynęły do przepompowni na przykład. To są horrendalne koszty. Lepszym rozwiązaniem byłoby jakieś wybudowanie lokalnych takich przydomowych oczyszczalni. Ale o tym było, pamiętacie, już mówimy po raz enty, tak? Ten projekt okazał się przewymiarowany, zbyt drogi, nie dosyć, że jeszcze rozstrzygane przetargi były w górce w czasie tego boomu inwestycyjnego. Dzisiaj byśmy to prawdopodobnie zbudowali o kilkadziesiąt procent taniej. To oczywiście wszystko się kumuluje, tak? Odkłada. Dodatkowo jeszcze zużycie wody i produkcja ścieków spada, tak? Bo no my coraz bardziej oszczędzamy. No właśnie. PWiK koszty ma mniej więcej stałe, no tak? Czy oni wyprodukują tak jak w tej chwili 1,5 miliona metrów sześciennych wody rocznie, czy wyprodukują 4, to mniej więcej te koszty ich pozostaną takie same. No właśnie, zwróćcie uwagę na to, że tutaj te oszczędności przestały się nam opłacać w przypadku wody. No można paradoksalnie powiedzieć, im bardziej oszczędzamy, tym droższa woda będzie droższa. Ale trudno się ludziom dziwić, żeby nie oszczędzali. Każdy chce mniej płacić, no prawda? Tak. Gdyby mieszkańcy Szczecinka zużywali więcej wody, no bo tutaj podawany był przykład Kołobrzegu i Szczecinka, tak? Prezes Wdowiak, prezes PWiK. 4 zł kosztowała woda. Gdybyśmy zużywali mniej więcej wody na tym poziomie, co Kołobrzeg, ale umówmy się, ta woda byłaby w sezonie w Kołobrzegu mieszka pewno ze 100 tysięcy albo i więcej osób. Poza sezonem zresztą też jest znacznie więcej, bo są kuracjusze. Pokazywał pan Wdowiak tą tabelę, jak to zużycie wody w Szczecinku spadało z roku na rok. To jest nawet niedobre dla tego procesu chyba technologicznego oczyszczalni. Nie, ścieki są zagęszczone. Oni w PWiK swego czasu straty wody z tego, co tam jeszcze kilka lat temu, wynosiły 20% globalnej produkcji. W tej chwili około 8%. I podobno już, no to są jakieś tam
Ale generalnie to nie to, że się woda leje, prawda, po ulicy, bo pękła rura. Chociaż to też oczywiście, te tak zwane straty, to jest między innymi właśnie to, że oni muszą produkować wodę, żeby dla swoich procesów technologicznych, tak? Żeby rozcieńczyć ścieki, nie wiem, no nie znam się na tym dokładnie. Płukanie sieci, takie rzeczy, na tej sesji, bo te ścieki są zagęszczone, zagniwają w tej sieci, no i faktycznie trzeba je rozcieńczać, aby ten proces oczyszczania był na odpowiednim poziomie. Ale jak my będziemy płacić od maja 12,05 zł za metr wody i ścieków, to w Grzmiące jest grubo powyżej 30 zł. Tak, ale tam są dopłaty. Dobrze, które rujnują budżet gminy przy okazji, a i tak jest o połowę drożej niż w Szczecinku. I powiedzmy sobie szczerze, tak, w większości gmin powiatu szczecineckiego rządzą te same osoby, które wprowadzały te gminy na tych zasadach, mimo że były ostrzeżenia, że to jest za drogie, tak, że przewymiarowane. Po prostu nie stać będzie tych gmin. Na przykład takim sztandarowym przykładem jest gmina Grzmiąca. Przy budżecie rocznym rzędu kilkunastu milionów złotych oni wydają około miliona złotych na dopłaty do tej wody, co jest inwestycyjnie kładzie całkowicie tą gminę, bo na przykład w tym roku na wszystkie inwestycje w tej gminie jest 100 tysięcy. Oczywiście jest, po drugiej stronie pamiętajmy, jest argument, że trzeba to było zrobić, tak? Były wieloletnie zaniedbania. Te ścieki płynęły sobie rowami, szamba ciekły, to wszystko zanieczyszczało nasze rzeki, wody i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to można było zrobić sensowniej, bardziej taniej, z głową. No, może, na przykład gmina wiejska Szczecinek, która nie weszła do tego projektu. Paradoksalnie właśnie to jest taki, wydawałoby się, że to był zły ruch, ale to wiemy dzisiaj. Gmina, wtedy, czy kiedy... Wójt, dobrze, nie, wtedy dobrze, tych rzeczy nie było wiadomo. Nie było wiadomo. Ale co, no nie było wiadomo, że ekonomicznie nie ma uzasadnienia ciągnąć kanalizacji, nie wiem, do 5 chałup? No ale, to dzisiaj wiemy, ale że to... Prawda jest taka, że włodarze gmin się zachłysnęli, tak? Tą wizją, prawda? Ale Rajmund, wtedy było wtedy to dopłat był taki zapał, pieniądze dokładnie z Unii. To było takie przekonanie, się, tak, że nie wiem, pieniądze będą drukowane. No i dobrze, gdybyśmy mieli tę mądrość wtedy. Ale to na pewno po to te osoby były wybierane, tak, żeby teraz spojrzały swoim... I teraz, bo jak dostają ludzie wyższe rachunki, tak, to w tych gminach mówią, słuchajcie, to ten Szczecinek, bo to tak wszyscy teraz utożsamiają PWiK-a, że to ten niedobry Szczecinek tutaj ich tak im te ceny dyktuje, a nikt i ci radni, prawda, zdarzają się takie przypadki, że w ogóle nie uchwalają tak tych taryf, one wchodzą tam w jakąś okrężną drogą z automatu. I jest taka kontra, tak? Tej współpracy w tych udziałowców nie ma. A i tak trzeba pocieszyć mieszkańców Szczecinka, że dobrze, że władze Szczecinka zadbały o to, żeby w PWiK miasto Szczecinek miało większościowy pakiet udziałów, bo gdyby nie to, to byśmy już dawno mieli ujednolicone ceny w powiecie wody i płacilibyśmy, my mieszkańcy Szczecinka ponosilibyśmy, można powiedzieć, koszty modernizacji w Grzmiącej, w Barwicach, w Bornym Sulinowie i byśmy nie płacili 12 zł, tylko na przykład, nie wiem, 20. Ale mieszkańcy Szczecinka i tak się nie ucieszą z tych rachunków. Ja nie wiem, czy to jest... Ja nie mówię, że się mają cieszyć, tylko żeby mieli świadomość, Znam takie opowieści mieszkańców wsi, w których położono te instalacje wodociągowe, kanalizacyjne. Oni mówią, kiedy wpada tam PWiK, no bo to obsługiwane jest przez szczecineckie PWiK, mówię o takich przypadkach w gminie Borne, to mieszkańcy tych wsi określają to jak najazd Hunów. Jeden biegnie, odczytuje liczniki, wypisuje faktury z taką maszynką, drugi roznosi te faktury, ludzie uciekają. Mówią, że wygląda ale nie, to już, najazd, już, już, ale mów poważnie, tak? Wydaje mi się, że tego boją. Że to był gigantyczny projekt. Słuchajcie, w powiecie szczecineckim w ciągu kilku lat wydano brutto ponad 400 milionów złotych. Tak? No to są kwoty, które nam się, prawda, w głowie chociaż nie dzisiaj, mieszczą. Jak patrzymy z perspektywy dnia dzisiejszego, to możemy spokojnie powiedzieć, że można to było zrobić taniej. Że to był błąd. Ja patrzę w tej chwili na powiat drawski, gdzie powstało takie stowarzyszenie gmin Pojezierza Drawskiego. Tam jeszcze gmina Łobez do tego dołączyła.
i oni sami realizują właśnie ten projekt kanalizacji, uzdrawiania tej gospodarki wodno-ściekowej. I okazuje się, że można dużo taniej i mieszkańcy będą płacili naprawdę dużo, dużo taniej. W gminie, Gminie Szczecinek Wiejskiej robią powolutku, tak? Tu małymi kawałek kanalizacji, tu się wystarają o dotacje z jednego źródła, tutaj z drugiego. Oczywiście można mieć zastrzeżenia. Sam wielokrotnie opisywałem na przykład w Turowie, tak, jak Turowo, tam na pola, prawda, z tej starej sypiącej się oczyszczalni, prawda, co jakiś czas tam nieczystości zalewają okoliczne pole. Także tam też nie brakuje problemów, ale no, tam przynajmniej się nikt nie hurmem nie rzucił na ten projekt. Bo słuchajcie, no jak się robi wielki, gigantyczny projekt od wybrzeża Bałtyku, prawda, tutaj do nas, to siłą rzeczy to jest... To był drugi pod względem wielkości projekt w Polsce. No, ja, na przykład... Ale ja mam trochę, wracając do tej sesji ostatniej, gdzie radni długo o tym deliberowali, ja się na przykład dziwię, bo przeciwko głosował SLD i częściowo PiS, w tym radny Matuszak, który... Roman Matuszak, który był wiceburmistrzem w momencie, kiedy kiedy zapadały decyzje o przystąpieniu do tego projektu Parsenty. I on dzisiaj, prawda, no, on jeszcze jest budowlańcem, on ma świadomość, tak, że w tej formie na to się nałożyło jeszcze, prawda, sprawy kursowe i par do tego, tak, swego czasu. I teraz on powinien przynajmniej się wstrzymywać od głosu, tak mi się wydaje, bo Roman Matuszak osobiście, tak, jest osobą, która podejmowała decyzję, tak, można powiedzieć, wprowadzała ten Szczecinek do tego projektu. Tak? Ale to był inny czas, to były lata temu jeszcze. No to... bez przesady, nie jest to prehistoria. Ja pamiętam, no, bo Szczecinek się wtedy zastanawiał. Szczecinek się wtedy zastanawiał, dość długo się zastanawiał. On wszedł już, praktycznie, Szczecinek wchodził do gotowego już na prawie rzutem na taśmę. I pamiętam, że jak zmienił się burmistrz Szczecinka, to jedną z pierwszych decyzji, jaką próbował burmistrz Douglas podjąć, to wycofanie się Szczecinka z tego projektu. No, teraz i wtedy groziło nam to, że my po prostu Szczecinek się znalazł pod ogromną presją, tak? Bo gdyby Szczecinek się wycofał na tamtym etapie z tego projektu, to prawdopodobnie przepadłyby te wszystkie pieniądze, nic by nie zrealizowano. I Szczecinek, można powiedzieć, troszeczkę się ugiął pod tymi żądaniami samorządów. Teraz inne samorządy, jeżeli by miały do siebie pretensje. Realizowany taki projekt, to długo i głęboko by się pewnie zastanawiały. Mnie na przykład trochę rozśmieszyła wypowiedź radnego Ogrodzińskiego na temat wody. Ale tam były takie zupełnie, przepraszam ci, że wpadnę w ten. Tam takie było wyliczenie, które pokazywał prezes wodociągów. Na przykład, jakie przyjęto założenia, ilu turystów będzie przybywać w Barwicach, w Grzmiącej nawet, po 6 tysięcy Szczecinku, tak? Miesięcznie. No, one w ogóle. Ale Szczecinku miało być prawie 10 tysięcy turystów miesięcznie miało odwiedzać, tak? I te studium tak zwanej wykonalności, ono po prostu było w dużej części okazało się kompletnie nierealne. Ja wrócę do wypowiedi radnego Ogrodzińskiego, bo muszę o tym powiedzieć. Kiedy rozmawiano o cenie wody, on zwrócił uwagę na wątek taki ekologiczny. To były takie słowa skierowane do pani Pawłowicz. Powiedział, że powinniśmy pochwalać to, że mieszkańcy Szczecinka wodę oszczędzają. To są działania takie proekologiczne. Mniej wody z czegoś innego to na pewno używamy. I powinniśmy się z tego cieszyć. To jest wynik takiej edukacji ekologicznej. No tak, ale tak, wynika zupełnie czegoś innego. Ja właśnie się zastanawiałem, czy pan Ogrodziński w ogóle pomyślał o tym, co powiedział on jako lekarz. Ja może tak powiem, sprawdzałem, jak dużej ilości wody zużywają rodziny. Tutaj w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej są takie przypadki, że czteroosobowa rodzina zużywa 2 metry sześcienne wody. No to z punktu widzenia lekarza to już powinniśmy bić na alarm, bo w 2 metrach sześciennych 4 czy tam 5 osób, no to raczej trudno zachować czystość i higienę. Absolutnie i higienę. Się zgadzam z tą wypowiedzią. Właśnie ja odsyłam do Maćka, który handluje wodą używaną. Bo jeżeli chodzi o wypowiedź doktora, to ja powiem, że gdyby się nie wypowiedział, to co ja bym narysował? No. I tutaj jeden z mieszkańców Szczecinka otworzył właśnie biznes i będzie sprzedawał wodę używaną. Za 1 metr sześcienny będzie brał 0,05 zł.
ja tu dopiszę złotego, co jest zupełnie niewygórowaną stawką. A mówiąc poważnie w temacie tej wypowiedzi, to powiem tak. No, wiadomo jest, że rosną ceny, spada zużycie, tak? No i rezultat jest tego taki, że wodę, którą używamy w gospodarstwach domowych, nie wszyscy używają, czyli no niekoniecznie po kąpieli spuszczamy wodę z wanny. Często się zdarza, że ona jest do powtórnego użytku odstawiana, prawda? Czyli do spłukiwania, tak? No na przykład, no, czy mycia korytarza, co zresztą często na różnych korytarzach, jak się do bloków wchodzi, czuć. No i nie mogę zgodzić się absolutnie z wypowiedzią tutaj kolegi Rajmunda, bo powiedział, że pan Matuszak wprowadzał ten projekt. Panie redaktorze, przecież nie od dzisiaj wiadomo, że punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia. Co innego było wprowadzać, a teraz jesteśmy w opozycji. W związku z powyższym możemy mówić już w drugą stronę. Ale wracając do tej podwyżki wody, no to można sobie powiedzieć tak, ona jest niewielka, prawda? No, bo co to jest tam złotówka, złoty 15, tak? Za metr sześcienny. To jest niewiele. Tyle, że jeżeli ktoś... Nie, to jest 10% ponad. No tak, ale jeżeli ktoś ogląda wiadomości, prawda, czy śledzi w prasie, to wie, że żywność drożeje, prąd drożeje, no wszystko drożeje, więc wtedy już to złoty 15 staje się dla bardzo wielu ludzi bardzo dużym problemem. I nie dziwota, że no, ludzie dostają okrągłe oczy, bo bardziej, że bo w połowie roku, przepraszam, skumuluje się tych takich komunalnych dużo podwyżek, tak? No właśnie i o tym za chwilę chcę porozmawiać. Od lipca już, będziemy płacić więcej za śmieci. Ale kończąc, czy to dużo, czy to mało... Za czynsz w mieszkaniach komunalnych. Bo że musiała zdrożeć, to tutaj kolega Rajmund dokładnie wszystkim nam wytłumaczył i widzą na pewno też, że musiała zdrożeć. I dlatego... Ja wyczytałem dzisiaj jedną z wypowiedzi internautów, i brzmiała ona mniej więcej tak, że cały czas wszystko musi drożeć, czyli są podwyżki. No, od wielu lat nie słyszał o podwyżce płac. Ja myślę, że tu jest właśnie sprawa, że każda złotówka zaczyna dla ludzi... Nie nadążają. A to, że każda złotówka, tak jak powiedziałeś, zaczyna mieć coraz większe znaczenie, to tak jak Rajmund powiedział, przekonamy się mniej więcej w połowie roku, bo... Oprócz czynszów, które na pewno pójdą w górę... No już powypowiadają umowy są, tak? Tak. Zdrożeją również opłaty za wywóz śmieci. Przy czym tu ciągle jest wiele, ale to wiele niewiadomych. Naprawdę, przede wszystkim nie wiemy, kto te śmieci będzie wywoził, gdzie te śmieci będą wywożone, jak będą wywożone, jakie będziemy segregować. Gdzie będą wywożone, to się wyjaśniło. To jeszcze nie do końca. No nie, no nawet dzisiaj byliśmy na takim spotkaniu. No tak, wiemy o tym, wiemy że od połowy roku będą do Wardynia wożone. Że będą wywożone do Wardynia, ale Wardyń jest tylko tymczasowym. No ale, ale na tej zasadzie no tymczasowym, tak, ale tymczasowym znowu punktem. Nie wiadomo. Czyli znowu ale nie wiadomo. Są plany, żeby w jeziorkach jednak powstał też tak, nie są tylko plany. Ale I ciągle dywagujemy, zastanawiamy się, wiemy, ile będziemy płacić od osoby za śmieci, 14 zł pod warunkiem, że będziemy te śmieci segregować. Ale to jest wstępna propozycja. Ale tak, teraz tak, jest tak, trochę taka mocno trochę umowna. Umowna, tak. Ale teraz też druga rzecz, jak te śmieci segregować? No, nie wiemy. Ja to się... No teraz wyobraźmy sobie na przykład mieszkanie w bloku, maleńka kuchenka, 1,5 metra na 2 i tam trzeba będzie postawić 5 worków na śmieci, żeby od razu te odpady odpowiednio segregować. A czy to jest trochę zarzut, tak? Najciekawsze, ja może... Jeszcze umyć. Najciekawsza, znaczy ciekawa wypowiedź na ostatniej sesji, ciekawą wypowiedzią była wypowiedź pana Modrzejewskiego, który... Ja tą sprawą na razie się nie interesowałem do tej pory, ale który
stwierdził, że był na takim przypadkowo szkoleniu w Bornym Sulinowie. To akurat mnie zainteresowało. Mówiono właśnie na temat segregacji tych śmieci. No i to, co on opowiedział, to wygląda naprawdę dramatycznie. Chodzi o to, że trzeba zrywać nalewki z butelek. Worki, które będą dostarczane, więc cztery powiedzmy worki. Trzeba będzie za nie płacić. W cenie 8 zł za jeden worek. Później segregacja na przykład puszek czy butelek, to nie wygląda w ten sposób, że sobie wrzucamy do jednego worka puszki i już jest wszystko w porządku. Trzeba je podobno wypłukać w ciepłej wodzie i zerwać nalepki z butelek to samo. To by był dramat. To jest oczywiście... Ale zużycie wody nam zrobi. Nie wiem zupełnie, z czego to ktoś sobie po prostu tam, myślę, przesadził w Bornym Sulinowie, ale faktem jest, że taka segregacja absolutnie jest nie do coś przeprowadzenia, było, no to by był... szczególnie w domach rodzinnych. To by była paranoja, to koszty... Tak będzie bałagan, Ja mam troszeczkę, bo tak po terenie jeżdżę i widzę, jak te gminy się mniej lub bardziej, że tak powiem, przykładają tam, żeby przede wszystkim uświadomić mieszkańcom, co ich czeka, tak, za te parę miesięcy i różnie z tym bywa. Na razie gminy się skupiły tak nad tymi sprawami, takimi powiedzmy organizacyjno, liczą tych, prawda, te deklaracje, żeby powypowiadać umowy dotychczasowym odbiorcom śmieci, zachęcają swoich mieszkańców, tak? Szacują, liczą, jeszcze przetargów nie ma, a troszeczkę mi brakuje na przykład szczególnie w Szczecinku takiej akcji informacyjnej, tak? Jak to będzie funkcjonowało? Ja rozumiem, że jest dużo niewiadomych. Na tej sesji padła taka propozycja, że będzie taka akcja informacyjna. Byle nie w lipcu, bo to trochę za późno. No myślę, jest jeszcze trochę czasu, też z dużym wyprzedzeniem też, może nie ma tego, miesiące, co robić. Raimund, to są tylko 3 miesiące. Ja wiem, ale to już jest ostatni gwizdek, tak? Ale wrócę do wypowiedzi. Wrócę do wypowiedzi, nie wiedzą, jak to będzie wyglądać. Pana Modrzejewskiego, burmistrz Douglas odpowiedział mu, że u nas nie będzie tak, u nas będzie inaczej. No ale nikt nie powiedział konkretnie, jak to będzie wyglądało. Ale teraz jak będzie to inaczej? Na czym to inaczej będzie polegało? No, za dużo pytań Na pewno będzie drożej, tak? Ja na przykład się drożej będzie, to już wiemy. Ja się zastanawiam, jak ta zbiórka tych odpadów, czy segregacja będzie wyglądała na terenie zarządzanych, powiedzmy, przez spółdzielnie czy ZGM. No, nie wiem, jak to będzie. Ale tam jest mnóstwo takich niuansów, tak? Na przykład w momencie, że właściwie dostawca, że właścicielem pojemników powinien być... odbiorca. Nie do końca. Właśnie wspólnota, czy właściciel, tak? Czy on albo ma dzierżawić, albo kupić ten pojemnik, tak? Ale jaki ma kupić? Nie wiadomo, jaka ta firma... Jest w regulaminie podane, jaki. Wymiary są, wszystko jest. Ale może się zmienić odbiorca, tak? Tych śmieci. I co na przykład, a PGG, jak PGG, nie daj Boże, przegra ten przetarg, tak? Co on zrobi z setkami tych swoich kontenerów śmieci, tak? Wydzierżawi komuś innemu. Albo sprzeda za symboliczną złotówkę firmie, która wygrała przetarg. Remondis wygrał, to ewentualnie Remondis, ale przecież oczywiście... są jeszcze inne firmy śmieciowe. Przecież tu mamy na tym terenie jeszcze, co jest, EFIUK, Salo i coś jeszcze. W każdym razie jest ich kilka. No to widzę, że jesteś przygotowany. Są gminy, te nawet ościenne, które obsługuje po 4-5 firm różnych, tak. Rozumiem, że mniejszych. No u nas tak. Jest Remondis najbardziej znany, taka konkurencja dla... Ale jest tych firm kilka po prostu i na przykład, do cokolwiek by nie powiedzieć, firma EFIUK, to jest firma spółczyna, ze względu chociażby na... Bliskość Wardynia, ona może tutaj żonglować trochę kosztami, prawda? No i może chcieć tutaj wejść. Jak za wszelką cenę. Za wszelką cenę, także tu różnie może być. To się wszystko może wydarzyć. Nie, ale już kiedyś mówiłem, co to może dla PGK-u oznaczać, no nic dobrego, tak? Że 70% jego przychodów generuje ta obsługa, prawda, wywozu, utylizacji śmieci, tak? W momencie, gdyby, nie daj Boże, powtarzam, przegrał, to większość tej załogi, tak, no nie ma co robić. PGG znalazłby się w poważnych opałach. Nie życzę tego... Utrzymanie czystości w mieście. Pozostałby z wysypiskiem, które należy w jakiś sposób jeszcze odpowiednio zabezpieczyć, bo to 2017 to już jest blisko, a tylko do 2017 ono ale może funkcjonować. Ta cena, to w ograniczonej części. Ta cena tych śmieci też nie jest... Jest prawie dwa razy, ile jak do tej pory. No. Jest i też cena śmieci też jest wysoka. Myślę, że Maciek ma odpowiedni komentarz. Dziwnie spokojny jestem o tym, ile ja jako mieszkaniec bloku będę
płacił. 21 zł. Będę płacił 21 zł, czyli wyższą stawkę. Bo tak. Ale będziesz segregował. Widziałem te worki. No wtedy taki już nie. Specjalny pojemnik. To propagował powiat na segregację odpadów. No to jest gabarytowo dosyć duża rzecz i trudno sobie wyobrazić, żebym ja do swojej kuchenki to wtłoczył. No i jest jeszcze jedna sprawa. No tak jak to tutaj wygląda, że jeden będzie segregował, drugi nie będzie segregował, a jeszcze jeżeli chodzi o pojemniki, które stoją na terenie osiedli, to jest taka uwaga, że przyjeżdżają często, odwiedzają te pojemniki kukułki, czyli podjeżdżają samochodziki z miasta i nie wiem dlaczego, ale wyciągają wory i wrzucają do śmietnika. Taka jest mentalność. Ale no to ma właśnie ta rewolucja, no właśnie okazuje się, że nie, bo my mieszkając w blokach, tak, większość mieszkańców Szczecinka mieszka w budynkach wielorodzinnych, płaci od głowy, tak, czyli jest to jakaś tam przyjęty, można powiedzieć, ryczałt od tych ilości, które my mniej więcej produkujemy i tam coś, to jest 8 zł z hakiem, przynajmniej u mnie, a jak jestem właścicielem domku, własnej, prywatnej posesji, no to ja zamawiam pojemnik. Większy, mniejszy, taki jak uważam, ile śmieci produkuje. I częstotliwość wywozu. I trzeba go, muszę go przynajmniej dwa razy w miesiącu opróżnić. Ja mogę sobie, tak, zaoszczędzić parę złotych, tak, mogę sobie wziąć najmniejszy pojemnik, wyrzucić tam te dwie torebki, a resztę rozrzucać po osiedlach. I teraz chciałbym... I tak się dzieje, ale... Chciałbym jedną rzecz poruszyć. Ale ta rewolucja ma to zlikwidować. Ale to się rewolucja nie zmieni. Zmieni się. Ktoś, kto nie będzie chciał segregować, nie ale będzie mu się chciało, pojedzie sobie do osiedlowego pojemnika i ja nie mówię o segregowaniu. Stracić, przestanie mieć sens, tak, podrzucanie komuś śmieci. No tak, kukułki bo się skończą. Czy ja będę płacił od... Nie skończą się. Czy ja będę płacił... Nie wiem. Ja będę miał opłatę od głowy. Tak. Przed chwilą mówiliśmy o wielkim projekcie, jakie on chodzi o wodę i ścieki, jaki był kilka lat temu wielki projekt, i, że z entuzjazmem do tego nie podchodzono, natomiast zostało po prostu wykonane. Teraz jest kolejna rewolucja śmieciowa. Ja generalnie jestem przeciwko rewolucjom, bo przypomnijcie sobie jeszcze jedną rewolucję w naszym mieście. Chodzi o kupy psie, prawda? Ktoś wymyślił, że będziemy egzekwować, że będą mandaty i nauczymy ludzi porządku. I teraz po kilku latach trwania tej uchwały i niby jej przestrzegania, bo podobno ktoś tam mandat zapłacił, odwijamy sprawę i mówimy, źle zrobiliśmy. I to jest bardzo dobry projekt, to co w tej chwili w mieście się robi, że z tym tematem sprzątamy po piesku, wchodzi się do szkół, a może nawet do przedszkoli, tego nie wiem, ale do szkół się wchodzi. I bardzo dobrze, bo jak młody Jaś się nauczy, tak będzie dużym Jasiem i będzie miał psa, czyli, to będzie umiał po nim sprzątać. Czyli Maśku proponujesz segregację już w przedszkolu. Tak, od tego dobrze. Trzeba wszystko zacząć. Ponieważ spoglądam... A w tej chwili wiemy, że za 2-3 miesiące zacznie się rewolucja. Mówi mi się, że ja może będę płacił 18 zł. Nie będę płacił 18, zapłacę 21, bo nie będzie żadnego segregowania. Dobrze. Nie wierzę. Kończymy ten temat. A jeszcze o segregacji. Kończymy ten temat. Mamy jeszcze tylko 5 minut, a chciałbym jeszcze porozmawiać o pewnej nowej tradycji, której jesteśmy świadkami jej rodzenia się w Szczecinku. Mam tutaj na myśli tradycję związaną ze świętami. Świętami Bożego Narodzenia i świętami Wielkiej Nocy. Ten rok jest dla nas takim rokiem przełomowym, prawda? No to piękne, że ludzie mają chęć w ogóle uczestniczenia w takich przedsięwzięciach. To, tak naprawdę to jest... wyjść z domu w jakąś okropnie paskudną pogodę, jeszcze zamanifestowanie, że się należy do jakiejś społeczności, jeszcze, no nie wiem, branie udziału oficjalnie przed wszystkimi w jakimś święcie chrześcijańskim, to... Ale to nie jest przecież powód do wstydu, ukrywania się. A to jest, dla niektórych jest. To rzeczywiście, to jest nowa tradycja. Tradycja, która... To nie jest nowa. No, ale tu u nas, na mieście jest nowa. Ja mówię o tym, że jesteśmy świadkami, że w naszym mieście rodzi się nowa tradycja. Ale to za sprawą, trzeba to powiedzieć, dlaczego, księdza Marek, dlaczego to się tak dzieje. No to za sprawą księdza Marka Kowalewskiego z parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Ci, którzy nie wiedzą, to jest ta parafia na osiedlu Bukowym, najmniejsza chyba parafia w Szczecinku. Tak. No Wigoru ksiądz ma za wszystkich proboszczów ze Szczecinka. Ja mówię, zdrowia nie ma, ale wigor ma niesamowity. Ksiądz ma pomysły.
Wspierany jest przez parafian. Ta pani, nie pamiętam nazwiska. Pani Nowak. Pani Nowak też pełna entuzjazmu i energii. Zaczęło się od ostatniej wieczerzy. Ostatnio tak to był Orszak Trzech Króli. Ale też Dzień Papieski tam był. Przypomnijmy zwierzyniec, który założył. Ale w niedzielę skansen maszyn roniczych, buduje hospicjum. W niedzielę Orszak Niedzieli Palmowej. Szlak testamentu papieskiego, wyścigi rowerowe. No, mnóstwo ma tych inicjatyw. Naprawdę ta niewielka społeczność jest w tej parafii mobilizowana przez niego. Że taki Orszak Niedzieli Palmowej to jest jedyny w Polsce. Ja nie wiem. No, są konkursy na... Ale są zupełnie inne. Ale są konkursy na palmę wielkanocną. Tam są orszaki z figurkami, a tutaj po prostu w rolę wcielają się żywi ludzie. I to jest jedyny w Polsce tego rodzaju. I sprawdzałem, naprawdę, nigdzie nie ma takiego, żeby aktorzy po prostu... Tym bardziej powód do dumy. Dlatego ja bym tak trochę ostrożnie mówił z tą tradycją, bo korzeniami podobno te orszaki sięgają już XVII wieku w Polsce, ale w tym naszym szczecineckim wydaniu to było pierwszy debiut. A żeby coś się stało tradycją, to musi to trochę potrwać. Ten entuzjazm po Orszaku Trzech Króli zaowocował tym, że... Więcej się było, tak? Zwróć uwagę, że... W Orszaku Trzech Króli poszło więcej ludzi niż... Tak, ale zwróć uwagę, Rajmund, że ostatnia wieczerza była wystawiana już po raz ósmy, a w kinie Wolność po raz trzeci. Czyli tu już możemy mówić o pewnego rodzaju tradycji. I znając księdza Marka, możemy być pewni, że nie odpuści. On mówił, jak małym kosztem można reklamować czy promować nasze miasto. A ja ostatnio, przy Orszaku, bym zapomniał. Jest tam dosyć głośno. Przy Orszaku Trzech Króli narzekałem na zabezpieczenie tego przemarszu przez środek miasta. Tym razem muszę pochwalić policję. Były radiowozy z tyłu, były z przodu, było po dwóch policjantów, pilnowali. Aczkolwiek podobno strażnicy miejscy przyszli zabezpieczać w sobotę Orszak Niedzieli Palmowej, ale sprawa się... Nie, tego nie wiem, ale w każdym razie obserwowałem... Proboszcz parafii Świętego Ducha mówił, że zgłosili strażnicy w sobotę. Spytamy komendanta Grondysa. I zabezpieczenie było naprawdę, można powiedzieć, wzorowe. Żadne niebezpieczeństwo nikomu z uczestników Orszaku tam nie groziło. Nie, no, ale wszystko no i bardzo fajna sprawa. W Orszaku szły zwierzęta. I przecież ostatnie 50 metrów to był wjazd grającego rolę Jezusa księdza Marka na osiołku na Plac Wolności. No tak. A to było współpraca... Co jeszcze się nie wystraszyły tłumów. Nie, to powiedzieć, że to była współpraca z parafiami, tymi, które znajdują się na trasie Przemysła. Tak, i Świętego Ducha, i Mariackiej. To trzeba przyznać, że to zostało dobrze zgrane, dobrze zreżyserowane i naprawdę było bardzo, bardzo fajne. Trzeba powiedzieć o palmach. Najwyższa miała 6,72. Się zastanawiam, gdzie ona powstawała. Po raz pierwszy w Szczecinku konkurs palm. Czyli nawiązujemy do tej Lipnicy, tak? No, to myślę, nie tylko tam takie długie palmy powstają. Chyba 15-20 metrów. Dobrze, Maćku, masz dosłownie minutę. Ale dojdziemy do tego. Ojej, ja minutę na tak poważny temat. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale dotąd było tak, że jak chcieliśmy pooglądać sobie wysokie palmy, to jakaś tam lipnica murowana była, tak? I trzeba było tam sobie pojechać, żeby zacząć duże palmy. Tu pierwszy raz oficjalny taki konkurs na palmy, no i ten konkurs skończył się tym, że tych palm było niemal tak jak w tamtej miejscowości murowanej, do której tłumnie zjeżdżają się turyści. Może do nas zaczną też przyjeżdżać, bo to był las tych palm. No ale to ja mówiłem o promocji miasta. Pełen podziwu. I zauważcie, że tam jest miejsce dla dużych i małych. Tak uczestników, jak i palm. No rzeczywiście. I co? Przed nami święto. No to wypada złożyć życzenia. Bardzo proszę. To każdy z osobna? Może wszyscy razem. Proponował przygotować się jakoś do tradycji. Przeręble porąbać na jeziorku, żeby było gdzie dziewczyny wrzucać. Soplami będą. W tym roku zanosi się, że śmigus dyngus będzie po lodzie. Tak? No dobrze. Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Żeby te święta były naprawdę bardzo spokojne i żebyśmy spotkali się po świętach w tym samym gronie. Wszystkiego najlepszego. Wydarzenia mijającego tygodnia komentowali Magdalena Szkudlarek-Szarkowska, Rajmund Wełnic, Roman Wójcik, z konta Maciej Gaca, Ryszard Bańka. Wszystkiego dobrego.